Cześć kochani, witam was serdecznie z powrotem na Retouch.pl. Ja nazywam się Karol Smoderek, a wy wciąż oglądacie najlepszą internetową szkołę retuszu w Polsce z najlepszymi technikami, poradami i sztuczkami z zakresu Photoshopa i tym podobnych. Moi kochani, dzisiaj będzie bardzo lekki, delikatny i spokojny odcinek, natomiast pytanie, na które sobie będziemy próbowali dzisiaj odpowiedzieć, wydawałoby się, że jest trywialne, ale naprawdę jest dosyć skomplikowane i odpowiedź na nie nie jest taka oczywista. Otóż dostałem parę pytań po ostatnim naszym tutorialu, gdzie, nie wiem czy pamiętacie, a jeżeli nie pamiętacie albo nie oglądaliście, to zapraszam do obejrzenia, tworzyliśmy wizualizację naszego projektu graficznego. W tamtym wypadku to były wizytówki. I w pewnym momencie trzeba było zrobić takie przejście gradacyjne, taki gradient z jednego koloru na drugi, tam tło tworzyliśmy. I kilka osób mi napisało na ten sam temat, jak zrobić takie przejście, żeby nie powstawał banding. Banding, czyli te takie schodki, żeby to przejście gradacyjne było płynne. No i tak jak powiedziałem, pytanie wydaje się absurdalnie proste, natomiast takim nie jest, dlatego że podczas gdy na przykład przechodzimy z koloru białego do czarnego, raczej będziemy rzadko doświadczali takiego zjawiska bandingu, czyli tego schodkowania, ale gdy weźmiemy kolory, które, czy odcienie, które są dosyć blisko siebie, to wtedy mamy problem. Ja tutaj na ten przykład przygotowałem taki szary i troszeczkę ciemniejszy szary, więc te kolory, jeżeli zauważycie sobie tutaj w pionie, one są dosyć blisko siebie. Ten jeden jest gdzieś tutaj, drugi jest gdzieś tutaj. I teraz tak, w przestrzeni RGB mamy ograniczoną ilość kolorów, ograniczoną ilość odcieni. I w momencie, kiedy te dwie barwy używane do gradacji są dosyć blisko siebie, to Photoshopowi w pewnym momencie zaczyna brakować kolorów i jeżeli będziemy chcieli sobie ustalić taką gradację między tymi dwoma odcieniami szarości, które są dosyć blisko, zauważcie, że automatycznie dostaje takie właśnie pasy, schodki. To jest właśnie wspomniany wcześniej banding. I teraz tak, rozwiązanie dla CS6 i CC Photoshopa jest bardzo proste. Tutaj nasi inżynierowie, znaczy nie tyle nasi, co inżynierowie Photoshopa umieścili taki znacznik, taką opcję dither. I za pomocą tej opcji generalnie pozbywamy się problemu w mgnieniu oka. Tak samo sytuacja ma się w momencie, kiedy używamy nie tego narzędzia po lewej stronie, tylko warstwy dopasowania. Tutaj oczywiście możecie sobie z warstw dopasowania wybrać warstwę gradient. I tak samo sytuacja się ma, ja tylko sobie przestawię tutaj na te dwa odcienie szarości. Tutaj też jest opcja dither. Ja powiększę teraz ten obrazek i zauważcie, że w momencie, kiedy ja ją włączę, automatycznie problem powinien zniknąć. Teraz jest włączona, wyłączona, włączona, wyłączona. Widzicie, różnica jest. Oczywiście to nie jest idealne rozwiązanie, natomiast zdecydowanie poprawia te przejścia między odcieniami. Dlatego polecam używać właśnie tej opcji dither. Problem polega na tym, że nie każdy w swoim domu ma CS6 albo CC Photoshopa. Niektórzy są przyzwyczajeni do CS4 czy CS5, czy nawet słyszałem o osobie, która używa CS3. No i wtedy zaczynają się troszeczkę większe schody, gdyż tylko od CS6 opcja dither jest dostępna. Ja teraz sobie namaluję taki gradient z wyłączoną opcją dither. No oczywiście nie zrobiłem tego, kliknąłem cancel, chwila, moment, ustawię sobie to przejście tonalne, dither wyłączony, ok. I teraz co możemy zrobić? No jest kilka opcji. Ja teraz sobie zamienię przede wszystkim moją warstwę w obiekt inteligentny i teraz tak, powiem wam na czym polega opcja dither. Dither robi nic innego jak te kolejne warstwy, kolejne odcienie troszeczkę rozrzuca po obrazku. One nie są w takich bardzo prostych pasach malowane w kolejnych, coraz wyżej, tylko one są troszeczkę rozrzucone, tak jakby ziarno jest tworzone z nich. W związku z czym może spróbujemy ziarna. Ziarno jest jakąś opcją, ale nie jest najlepszą opcją, dlatego że to po prostu źle działa. Wygląda to sztucznie, wygląda po prostu ziarniście. W związku z czym możemy coś takiego zrobić, ale efekt nie będzie idealny. O wiele lepszym sposobem, moi drodzy, jest inny filtr. Przechodzimy sobie do menu filtr, wchodzimy w galerię filtrów, filter gallery. Jest taki filtr tutaj w zakładce brush strokes, który się nazywa spatter.
Spatter właśnie załatwia nam sprawę raz na zawsze w taki sam sposób, jaki Dither w tych wyższych wersjach Photoshopa. Wystarczy smoothness ustawić bardzo nisko na 1, w tym momencie ja mam to ustawione, i pobawić się troszeczkę tym suwakiem promienia sprayu. No i powiedzmy, że oczywiście do każdej gradacji będzie to troszeczkę inna wartość. Ja uważam, że tutaj 16 idealnie oddziałowuje. Ja teraz kliknę OK, to mi zapisze te zmiany. Zauważcie, jak ja teraz sobie przybliżę, widzicie, tu nie ma pasów, tu już mamy poszczególne piksele. Te piksele są troszeczkę porozrzucane z różnymi odcieniami, z różnymi wartościami jasności, w związku z czym to przejście tonalne jest o wiele łagodniejsze. I zauważcie, że teraz jak ja wyłączę sobie ten mój filtr, mamy pasy, włączę, nie ma pasów, i na takiej zasadzie to działa. Więc kochani, na przyszłość, jeżeli będziecie robili gradację z dwoma odcieniami, które są stosunkowo blisko siebie, nie zapomnijcie albo w tych wyższych wersjach Photoshopa wcisnąć znacznik Dither, albo w niższych skorzystać z filtru Spatter. Kochani, to wszystko na dzień dzisiejszy. Jeżeli podobała wam się ta porada, czekam na lajki pod filmem na YouTubie. To wszystko na dzień dzisiejszy. Aha, zapraszam jeszcze do subskrybowania. Dawno, moi kochani, o tym nie mówiłem. Natomiast subskrybenci naprawdę sporo zyskują. Niektóre pędzle, które tutaj tworzymy, niektóre akcje ja wysyłam tylko osobom na liście mailingowej. Przysięgam, że nie wysyłam żadnego spamu, bo sam go nienawidzę. No i oczywiście zniżki na bardzo dobre tutoriale pro, które już naprawdę niedługo ruszają. Kochani, jeszcze raz, to wszystko na dzień dzisiejszy. Miłego weekendu wam życzę. Mam nadzieję, że wasz piątek 13 był spokojny. Na pewno mam nadzieję, że spokojniejszy niż mój, bo u mnie się niestety bardzo dużo negatywnego dzisiaj działo. Ale to temat na inną rozmowę. To wszystko na dzisiaj. Miłego weekendu wam życzę i do usłyszenia w poniedziałek. Na razie, pa, pa. Po więcej informacji na temat tego, jak i innych odcinków, odwiedź stronę retouch.pl. Gorąco zachęcam Cię do wpisywania się na listę mailingową. Dzięki temu będziesz otrzymywał niedostępne nigdzie indziej treści, tworzone przeze mnie pędzle, bardzo przydatne akcje, a także kupony rabatowe na moje pro tutoriale i kursy indywidualne. Pamiętaj, że Twoja prywatność jest dla mnie priorytetem, zatem Twój adres e-mailowy nie zostanie udostępniony nikomu. Nigdy. Jeśli podoba Ci się projekt retouch.pl i chcesz, żeby był kontynuowany, podziel się dobrą nowiną i poleć stronę retouch.pl na portalach społecznościowych takich jak Facebook, Twitter czy Tumblr oraz zasubskrybuj mój kanał na YouTubie. Tylko dzięki rosnącej popularności serwisu retouch.pl będę mógł nieustannie tworzyć i udostępniać Ci nowe darmowe tutoriale. Do zobaczenia wkrótce.